Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu, witam Cię w kolejnym odcinku z Kronik Myrtany Archolos. No i co, no i lecimy ratować naszego Jorna. Naszego Jorna, ja sobie tylko zobaczę, na czym my stanęliśmy pod tym względem, poczekajcie. Wczorajsze przygody doprowadziły do pogorszenia stanu Jorna, udało się go opanować, ale muszę jak najszybciej zdobyć jakieś lekarstwo. Kurt stwierdził, że jedną osobą, ale muszę wyjść z wioski wschodnią bramą i iść wzdłuż polany, aż dotrę do rozdroża, a ta alchemika powinna być zaraz na wprost. Dobra. Mapa. Mapa świata. Mamy mapę wioski, czekajcie. Czyli do góry i w... Kurwa, czekaj. Północ, południe. Wschód, zachód. To gdzie tu jest zachód? Gdzie tu jest niby wschodnia brama? Co to? To za mną musiał... Nie. Polami. A chyba, że oni traktują tą północ... No dobra. To chyba wiem. Tam, gdzie ścinaliśmy drzewo za pierwszym razem. Tak mi się wydaje, że to będzie w tamtą stronę, bo tam są pola. A było wzdłuż polami. Więc to musi być z tamtej strony. Tu jest kufer z rybami. Jest, ale nie mogę go podnieść, szkoda. O, ale jest, zarzuć wędkę. No to bierzemy to od razu. Jedna ryba, trzy ryby, jedna ryba, no i dobrze. Wiecie tak, z każdego źródełka po troszkę i się nazbiera. Jakieś grzybki, coś tego, jakiś młotek, proszę bardzo. No takie rzeczy musimy zbierać, no wiecie, no tak się mówi, nie, że grosz do grosza, bla, 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 bla. Ale prawda jest taka, że no w tym przypadku naprawdę grosz do grosza i coś, no bo nie mamy tego grosza w ogóle. Więc ten grosz do grosza jest nam tu bardzo, ale tu bardzo potrzebny. No, także słuchajcie, no, oj, aha, no i dobrze mówię, że to jest wschodnia brama, widzicie, no. No, czyli dobrze, że myślą. Dobrze, że myślą. Co tu mamy? No, czy ja mogę jakoś tak... A, myślałem, że to tyle. I to tyle, no dobra, no coś. Myślałem, że może jednak coś innego byśmy ten... Młoda polna bestia. Kurna, chętnie bym się z nimi zmierzył. Tylko obawiam się jednej rzeczy, że ja tego nie przeżyję. A tego bym wolał, wiecie, uniknąć jednak. Śmierci w takiej sytuacji. Karden, siemano. Co tu robisz? Co tu robisz? Poluję na grasujące w okolicy bestie. Od czasu, gdy Straż Miejska wyraźnie sobie nie radzi lub nie chce sobie poradzić, my, myśliwi, mamy pełne ręce roboty. To chyba dobrze, nie? Uważasz, że Straż robi złą robotę? Nie, pohandlujmy. O, pohandlujmy! Kusza treningowa, krótki łuk. No nic ciekawego to chłopak nie ma. Duży kołczan, jakieś takie rzeczy. Mógłbym mu posprzedawać w sumie te śmieci. Co to mi się nie przydadzą, to sobie zostawię. Mana, nie mana, to zostawimy. Pochodnia. Jak się zastanawiam, co tu jeszcze można sprzedać. Ten ocet można by było teoretycznie sprzedać, ale on się jednak przydaje do... Aha, to porażenie jest jednak warte 30 tutaj. Kurde, no szkoda trochę. Troszeczkę szkoda. Wschodni fiołek jest dużo warty. Dobra, na razie to zostawmy. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Mam wszystko, czego potrzebujesz. Mam jakieś skóry? Nie mam nic. No właśnie, to co on tu pieprzy. Dobra, na razie go zostawmy. I teraz tak. Telekinezę. Tu jakieś lagi są. Więc weźmy sobie. O, jest drzewo obalone od razu też, więc można od razu ściąć też. I tak też byśmy zrobili. Jeśli gra mi oczywiście na to pozwoli, bo to też... O, właśnie. Jakiś jeden kawałek drzewa, dwie lagi. No to słuchajcie, wiecie, to jest tak, no niby nic, nie? Ale z drugiej strony z tego niby nic robi się później duże coś. Sierwojad na dole, nie chce się z nim bić. Czy ja mogę pozabijać te chrząszcze? Czy ja tak, no... A bo ja nie mam broni żadnej wybranej. O kurwa, jest problem. A, nie bij mnie! Nie bij mnie! Nie chcę na niego się targetować, puść mnie. Tylko tego ścierwojada bij. Zasrańca. No nie, nie, ja umieram. No nie, zabił mnie ścierwojad jebany.
kurwa, nie zapisałem. No i całe życie to samo. Jak wychodzisz z wioski, to zapisuj, no. To zapisuj. No trudno, przelecimy jeszcze raz na szybko tą całą drogę. Ola Boga, no Jezus. No się trafiło. No co ja wam powiem, się trafiło. No skąd ja miałem wiedzieć, tak szczerze mówiąc, że ten cholerny ścierwojad przybiegnie do mnie i będzie chciał się ze mną bić. No skąd ja miałem wiedzieć, no. Kurna, co za gnój w ogóle. Dobra, szybko łowimy. O, nawet więcej ryb złowiłem teraz. Jedna, dwie, to jest 5, 6, 7 ryb zamiast 4. Kurwa. Czasami się opłaca wczytać jeszcze raz, widzę. Tu niestety już nic więcej nie ma. Ale teraz przynajmniej wiemy, gdzie mamy iść. Więc od razu, bez pierdolamenta, się tam udamy. Zastanawiam się, czy coś jeszcze było, co powinienem zebrać. Chyba nie? Coś było, co powinienem zebrać tam? Nie wydaje mi się, nie? Dobra, przejdźmy sobie tędy. Może tutaj będzie coś jeszcze, co telekinezą można by było podebrać. Tam są lagi i te grzyby. Dobra, zanim z tym pogadamy, ja sobie od razu tu zapisuję, żeby nie było znowu takiej sytuacji jak przed chwilą, nie? Że będzie dupa. Więc gra niech się zapisze. No, dziękuję. Gra niech się zapisze. My sobie na spokojnie pogadamy z tym kardenem jeszcze raz. Znaczy na spokojnie. No, jakby tyle, nie? Wszystko. Nic mu tu nie sprzedajemy. Jakieś miry pozbieramy. Pójdźmy na górę. Zróbmy to drzewo jeszcze raz. No zastanawiam się dalej, czy ja te chrząszcze jestem w stanie powybijać. O, kawałek drewna razy 3 i laga. No i kurna, czyli... W ogóle dużo lepszy drop mam teraz. To mogę. No tylko trzeba trafić. A to nie jest takie proste. Dobra. I co ja z nich mam? Poczekajcie. Owadzie mięso. Odnowienie punktów trafień minus... O, kurwa. No tak średnio się opłacało, szczerze mówiąc. No ale trudno. Przynajmniej jakiś exp za to wpadł, nie? Coś tutaj mamy jeszcze? Jakąś roślinę leczniczą? No to takie rzeczy to chętnie. Jeszcze coś gdzieś tu? Coś może coś tego? Tu? Rdest, mir, rdest. Mir. Te miry, kurde, muszą być drogie, tak podejrzewam. Bo rosną w takim miejscu nieprzypadkowym raczej. Dobra, idźmy. Co to jest? Młody olbrzymi szczur? O, dobra, na raz. O, ale skórę z niego dziubnęliśmy. Nice. No dobra, czyli na te szczury można polować. Już widzę. Dobra, tu jakaś jagoda. Tu niestety raczej nic ciekawego nas nie spotka. Ale dobra. Mułowy mirt. A tam co tam jest? Błotniak. Kurwa. Srebrny świecznik. O kurna, ile tu jest rzeczy. O. Ja nie wiem, czy ja chcę się z tymi błotniakami bić, więc cofnijmy się na bezpieczną pozycję. Kurwa, tylko nie do wody. Nie do wody, Marvin. Dawaj tu na skałę. O, to jest bezpieczna pozycja. Pytanie, jak dużo biją te błotniaki, nie? Ale, żeby to sprawdzić, to sobie zapiszemy. Głupie jest to, że nie ma tego quicksave'a, nie? Ten quicksave by tu ratował całą sytuację. Ja bym po prostu kliknął. Cyk, quicksave, siemano. A tak muszę się zastanawiać. Bardziej pytanie, czy ja dobrze idę, ale tam jest jakaś chatka na dole. Więc podejrzewam, że ja chyba tam powinienem... O! Ktoś śpiewa. Idziemy. Ktoś śpiewa. Skąd boska dochodzi mnie pieśń? Przez mgły widzę wyspę jak z dziecinnych snów. Jakże chciałbym zobaczyć ją znów. No witam, ładna piosenka. Ładna piosenka. Kiedyś, gdy byłem młodszy, to i głos miałem mniej zdarty.
ale cieszę się, że ci się podobała. No teraz jesteś stary, no i co? Kim jesteś? Na imię mi Terry. Jestem wędrownym śpiewakiem i w ten sposób zarabiam na życie. Chyba nie masz tu dużej publiczności. Kiedyś było lepiej, ale dzisiaj większość moich słuchaczy to zwierzęta i krople deszczu. No cóż, to może byś się udał do jakiejś wioski albo do miasta, co? Da się wyżyć ze śpiewania? Da się, jeśli masz wysoko postawionych znajomych i dach nad głową. Dzisiaj jednak nikt już nie docenia wędrownych śpiewaków. Ale żyć to jakoś żyje. Tu ubiję kretoszczura, tam podkradnę jaja ścierwojada. No i jak mam szczęście, to podróżni rzucą monetą. Dobra, masz. Niech stracę. Niech stracę, gościu. O kurwa, ile tu jest tych ścierwojadów. Ale jest ten też szczur tutaj. Spróbujemy, co? Do serca modlitwy śle kapłanki głos, gdy rosa opada. Spróbujemy, no raz się żyje, umiera się dwa razy jak coś. No szkurwa, nie bij mnie tym szczurem. Jeszcze jeden parszywy stwór załatwiony. Dobra. O, i kolejna skóra, no i nice, właśnie o to chodzi, żeby troszeczkę nazbierać tych skór. Bo za to będziemy mieć hajsik, nie? Kurde, no żeby tylko... Gin, no. Skóra, mięsko. No takie rzeczy to ja rozumiem, nie? Takie rzeczy to ja rozumiem, moi drodzy. Mam jeszcze jakąś kapliczkę też od razu. My sobie ją przede wszystkim... Łaskań nosa, o! Woda święcona, złoto. Złoto. Módl się. Chce się pomodlić, nie, chce się pomodlić. O, uleczył mnie. O kurna, to jest OP. No to nice. Ej, ale to fajnie, bo teraz mogę sobie tak, zapiszę sobie jeszcze raz. I możemy spróbować te ścierwojady. Tylko, że ja nie mam chyba... Nie mam chyba strzały już, co? Tak mi się coś wydaje. Kurwa, no nie mam. No niedobrze, no trudno, no to trzeba ręcznie, no. Dobra. No chodź, chodź tym ścierwojadem. No poka, poka. No, let's go, właśnie o to chodzi. Dobra. O, dobre makro weszło. Nice. No nice, dobrze, to jakbym się tak z niej bił, że zero obrażeń. To by było superancko, nie? Czy ja wiem, że to się nie uda na dłuższą metę? Ale warto próbować, prawda? Dobrze, jest hit? Jeszcze raz, tak jest. Dobrze. No ładnie, no i trafił mnie, kurna, no trudno. Znaczy, plus jest taki, że i tak mamy obok siebie tą kapliczkę, więc jeszcze pewnie raz mogę się uleczyć z niej. No a jakby nie było, to ścierwojady free XP, nie? Dobrze, cyk. Jeszcze, jeszcze. Ej, czemu jest tak, że czasami siądzie mi ten hit za całe HP u niego? A czasami jest tak, że go bije, bije, bije i bije i bije i ubić nie mogę. Jakby jest ktoś w stanie to wytłumaczyć? W sensie, ja rozumiem, że może siąść krytyk, nie? Ale jakby, nie wiem, nie przekonuje mnie to zbytnio. Czy tak faktycznie jest w tej sytuacji? Bardziej to wygląda jak jakiś losowy damage, albo jakbym po prostu nie za każdym razem zadawał full damage, nie? O, może w ten sposób bardziej. O kurwa, jeszcze we dwójkę będą szli. No to we dwójkę będzie gorzej. A nie, nie idą we dwójkę. I może to zależy jak trafię, czy coś. No nie! Dobra, teraz jest niebezpiecznie już. Nie wiem, czy próbować tego chuj, próbujemy, no. Raz się żyje jak coś, nie? Paka, paka! Dobra. Tylko trzeba dobrze wczuć się w rytm. Żeby nie dać się trafić. O właśnie. Dobrze. Oj, niedobrze. Oj, dałem się trafić. No ale dobra, przynajmniej mnie nie zabił. I plus jest taki, że nazbieraliśmy mnóstwo
Ale to mnóstwo tych rzeczy. Obecna wciąż otacza nas, gdy słońce. W sensie jakiegoś mięska, skór i tak dalej. Więc będzie naprawdę mocno, będzie naprawdę mocno. Módl się. Chcę się pomodlić. Nice. Ale mi się to podoba, nie? Że można się tak uleczyć. Znaczy, wiecie, nie jest lekko, nie? Jakby umówmy się. Nie jest lekko, ale to daje naprawdę duże pole do manewru przy walkach. W sensie wiadomo, no w trakcie bitwy, czy tam w trakcie walki, bitwy, bo to tak bitwa to jakby nie wiadomo co. Ale w trakcie walki, no to wiadomo, że nie będę wyciągał tego, nie? Wyciągał, co ja chcę wyciągać? Nie wyciągał, tylko nie będę się kładł przed tym posągiem. Tylko faktycznie, kurna, no... O, tu jakiś niebieski bes. Tylko faktycznie to trzeba robić pomiędzy walką. Natomiast, no jest to swoisty game changer dla mnie. To jest plus. O ile tu jest rzepy i wszystkiego innego. Nice. Fasty też weźmiemy. Nie ma znaczenia, bo i tak nie ma limitowanego miejsca w ekwipunku, nie? Więc mogę sobie zbierać wszystko. A jakby nie było, nawet jak będziemy mieć chwasty, to zawsze możemy je sprzedać, więc to jest akurat duży plus. Dobra, tu jakieś szczurki. To je zostawmy, zębate ziele. Czy za budynkiem coś rośnie? O! Nie tylko rośnie, ale też leży. Nice, lodowa strzała. Zawsze trzeba zaglądać za budynki z misji. To trzeba pamiętać. Zawsze zaglądać za budynki. Dobra, tu jest jakaś polna jagoda jeszcze. Pytanie, no za tym budynkiem to już raczej nic nie będziemy mieć, ale... Ale warto podejść przynajmniej. Motyka. Dobra, siekiera motyka. Jakbym tak tego szczura bił? Coś z tego szczura będzie? Surowe mięso szczura. Ej, ale skóra za niego jest, dobra. Chodź tu. Chodź tu, maluszku. Te skóry, jestem ciekaw, za ile będę mógł sprzedać te skóry temu gościowi. Jednemu bądź drugiemu. Bo normalnie one ile kosztują? Te mięso tam gówno, ale to mnie nie interesuje. Te skóry. Kreto szczur za 8. 10 i 8. Ej, no to szczerze? To całkiem niezły hajs jest w sumie. Bez właściwego klucza. Dobra, tu nie mamy klucza. Właśnie do środka. Dzień dobry. Halo, czy ty to pan alchemik? O kurwa, co on tu ma? Kurwa. Ekstrakty many ma. Ale ładnie ma wystawione, wziąłbym mu tego. Dzień dobry, panie Bodowin. Ty jesteś Bodowin? Nikt cię nie nauczył, żeby nie przeszkadzać alchemikowi podczas pracy? Jeden zły ruch i wywołałbym reakcję, która spaliłaby nie tylko nas, ale i całą chatę. Dobra, skoro już mi przerwałeś, to gadaj, czego chcesz i mów, kto cię przysłał. Niech zgadnę. Kurt, prawda? Skąd ty? W moim wieku niewiele jest w stanie mnie zaskoczyć. Czego potrzebuje ten stary z rzęda? Pewnie tylko on tutaj przysyła kogokolwiek. Dobra, mój brat został urządlony. Mój brat został urządlony przez krwiopijcę w pobliżu wioski Silbach. Jego stan zaczął się znacznie pogarszać. Potrzebujemy dla niego lekarstwa. Krwiopijce, dla was wszystko to krwiopijce. Wiesz chociaż jakiego był rodzaju? Jesteś pewny, że nie był to truteń? Truciznę jednych leczy się w zupełnie inny sposób niż drugich. Podanie złego specyfiku może mieć katastrofalne skutki. Zanim jednak zacznę dla ciebie pracować, powiedz, czy masz chociaż kilka sztuk złota? Nie będę pomagać za darmo kolejnemu niewdzięcznemu wieśniakowi. Dobra, złoto nie problem, ale słuchajcie, ja tak się wsłuchuję w jego głos i on mi brzmi jak kurwa Tadzionorek. Czy wam też? Czy Norek nas właśnie chce naciąć na hajs? Myślałem, że się przyjaźnisz z Kurtem. Myślałem, że przyjaźnisz się z Kurtem. Przyjaźnie? Ten staruch tak ci naopowiadał. Owszem, kilka razy dobiłem z nim targu,
ale to nie znaczy, że będę za darmo przygotowywał dla niego specyfiki. Takie rzeczy nie są tanie. Masz złoto czy nie? Kurde, jak on krzyczy. No dobra, złoto nie będzie problemem. Złoto nie będzie problemem. Znaczy, trochę jest. Patrząc na ciebie, trudno mi w to uwierzyć, ale niech będzie. Skoro nie wiesz nawet, co urządliło twojego brata, to podejdź do jednego z pulpitów w mojej pracowni. Mam tam księgę o gatunkach krwiopijców. Sprawdź, czy jeden z opisów nie pasuje do tego, którego szukamy. Dobra. Gdzie on mówił? W sypialni czy tu? Krwiopijce to wyjątkowo brzydliwe stworzenia. Krwiopijce zamieszkujące rejony górniczej doliny Wyspy Korinis, mimo posiadania jaskrawej barwy, nie są aż tak jadowite. To tutaj chyba tego nie ma, co? Regał na książki. Tu? Kurwa, nie, bo tu mu coś ukradnę, to nie chcę. Tu też jest jakiś regał? Nie. To musiało być tam. Chyba, że na jakimś innym regale to jest. Czysty pergamin, przyzwanie wilka. Czyli nie o to chodzi. Czysty pergamin. Dobra, pogadajmy z nim, może to coś odblokowało. Już wiem! Aha. Już wiem, jaki krwiopijca urządlił mojego brata. To był... Jeśli dobrze pamiętam... A wydaje mi się, że pamiętam z pierwszego... Albo drugiego... Z drugiego odcinka, to był bagienny. Albo rzeczny, kurwa. Bagienny. Bagienny krwiopijca. Ich jad może powodować poważne problemy zdrowotne, utrzymujące się przez wiele dni, ale ten gatunek nie występuje w pobliżu Silbach. Skoro już wiemy, co urządziło twojego brata, to można się brać. O kurwa, mam nadzieję, że to faktycznie dobry traw był. Cholera! Skoro mowa o szkodnikach, te przeklęte ale się wystraszyłem. Rujnują moją uprawę ognistego ziela. Ja sobie to chyba dam na jakiś alert na streama, nie? A ja w międzyczasie sprawdzę, czy mam wszystkie potrzebne składniki. Weź jeszcze to, może ci się przydać. Co dał? Lekarstwo, pas ognistego biegacza. Dobra, czekajcie, ja sobie najpierw zapiszę. Bo to jest ważne, żeby zapisywać. To już wiemy o tym, prawda? I ten pas ognistego biegacza? Do czego mnie to? A bo to są jakieś inne chyba krwiopijce. Obrona przed ogniem. Dobra, jak to założyć? Odłóż broń. Uspokój się. A bo to są jakieś chore ścierwojady. Nie są zwykłe. No kurwa, dziabną mnie. Dobra, jeden dojechany. No przestańcie mi bić we dwójkę, gnoje. Dwóch na jednego to banda łysego, przypominam. A tu wszyscy są... Kurwa, w sumie wy jesteście łysi, jakby nie było. No trochę mnie pobili. Ejajaj. Nic tu nie ma. Jak nic nie ma? Nic tu nie ma. Nie ma czego tu nie znajdzie. Ale bida. No trudno, dobra, pogadajmy z nim wtedy. Hej. Jak? Prawa rozwiązana? Rozwiązana. Tak, co z tym składnikiem? Tak, co z tymi składnikami? Wygląda na to, że mam wszystko, czego potrzeba do sporządzenia odtrutki. O, nice. Jej przygotowanie zajmie mi chwilę. Pewnie opróżnię swój magazyn z większości rzadkich specyfików. Dostawy od gildii kupieckiej docierają do mnie coraz rzadziej. Ich gońce chyba sami zużywają moje składniki. Złożyłem już na nich kilka skarg. Tak czy inaczej... Potrzebuję nowego dostawcy kilku towarów. Rozwieś te ogłoszenia w Silbach. Może któryś z wioskowych głupków będzie miał coś przydatnego. Dobra. Kiedy mikstura będzie gotowa? Przecież dopiero zacząłem ją przygotowywać. Przyjdź do mnie jutro. No dobra, jutro to jutro. No niech będzie. A mogę mu wziąć... Czekajcie, ale sobie zapiszę. Ja mogę wziąć od niego jakąś miksturkę, coś tego, czy on mnie będzie atakował? Bo jak będzie atakował, to sobie wczytamy na nowo. Ale jak nie będzie atakował, to ja bardzo chętnie przyatakuję jego miksturki magiczne. Bardzo chętnie. Albo regały chociaż. Może on by nie patrzył i wtedy ja bym sobie tak podszedł, co? Tylko na czym było? Ja na czym jest skradanie się? Nie ma co zabrać, nie?
Na czym jest skradanie się? Klawiatura. Widok, statystyki. Pochodnia. Skradanie się na X. O. Ej, ty! Co ty tu robisz? Nic, Tadzio, nic, spokojnie. Dobra, czekajcie, weźmiemy sobie te książki od niego z regału. Może nie zauważy. My wygląda jakby nie widział. Zresztą wygląda tak, jakbym nie brał nic, więc jakby... Może? Czekaj tylko, ty. O kurwa! Oła, nie bij mnie! O kurna, ile on ma HP! Dobra, nawet jakbym chciał, to go nie pokonam. Dobra, to wczytujemy jednak. O kurna, co to? No dobra, to wiemy, że tak. Książki możemy zabrać z regałów, ale nie możemy brać nic, co jest na wierzchu, więc... Więc z regałów nie ma problemu, bo wydaje mi się, dlatego, że tu nie ma animacji tego podpiertalania tych rzeczy. Tak bym obstawiał, wiecie? Tak bym obstawiał. Natomiast słuchajcie, zakończymy sobie ten odcinek tutaj. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. No i oczywiście zachęcam do subskrypcji, jeśli jeszcze jej nie macie. Dziękuję wam za oglądanie i zapraszam was do następnych odcinków. Na razie, no i cześć!